Nazywam się Agnieszka Wiśniak, jestem filologiem, psychologiem, a oprócz tego coachem i mediatorem. Moja praca zawodowa opiera się na trzech obszarach. Z jednej strony jestem trenerem biznesu, prowadzę szkolenia i inne formy rozwoju pracowników oraz wspieram, pomagam HR-owi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poza tym jestem nauczycielem akademickim. Trzeci obszar to praca psychologa. Jestem terapeutą, prowadzę praktykę terapeutyczną. Czym jest planowanie? Krótko mówiąc, to jest przede wszystkim zastanowienie się, dokąd zmierzamy, czego chcemy, jaki jest nasz cel lub cele. Zatem wybór, zdefiniowanie celu lub celów. Poza tym opracowanie strategii ich osiągnięcia, czyli zastanowienie się, jak chcemy dojść do tego celu. I na końcu taka bieżąca koordynacja tych wszystkich działań, które zmierzają do osiągnięcia celu. Kiedy już zaplanujemy, należy zorganizować drogę dojścia do celu, wyodrębnić ze wszystkich działań poszczególne zadania, zapewnić środki do ich realizacji, a następnie na bieżąco podejmować decyzje dotyczące realizacji tych zadań. Kierowanie to bardzo szerokie pojęcie. Obejmuje między innymi motywowanie ludzi do pracy, ale również dbanie o dobre relacje międzyludzkie, dbanie o dobre stosunki pomiędzy pracownikami. Powinno zależeć przede wszystkim na współdziałaniu, a nie na rywalizacji. Oprócz tego kierowanie to również dbanie o aktywną, efektywną komunikację, a także dostrzeganie i rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych. Kontrolowanie, choć jest takim słowem, które niezbyt dobrze nam się kojarzy, jest ważnym elementem zarządzania. Obejmuje między innymi monitorowanie czynności zmierzających do osiągnięcia celu, ale monitorowanie pod takim kątem sprawdzania, czy robimy to, co założyliśmy sobie, czy robimy to dobrze, w czasie, z wykorzystaniem tych zasobów, które założyliśmy. Oprócz tego kontrolowanie to korekta. Jeżeli coś idzie inaczej niż zaplanowaliśmy, to należy zmieniać, dostosowywać się do zaistniałej sytuacji po to, żeby osiągnąć cel. Mówiąc o planowaniu i organizowaniu, mamy na myśli efektywność. Czym jest efektywność? Słowniki podpowiadają, że to jest wydajność, skuteczność. Efektywność możemy zdefiniować jako stosunek efektu do poniesionego nakładu. Tutaj możemy wyróżnić jeszcze dwa takie elementy efektywności, jak skuteczność i sprawność. Skuteczność to po prostu zastanawianie się, czy robimy właściwe rzeczy. Natomiast sprawność, czy robimy określone rzeczy we właściwy sposób. Planowanie jest pewnym procesem. Żeby to był efektywny proces, czyli sprawnie przebiegał od startu do mety, należy go podzielić na etapy. Pierwszym etapem jest zastanowienie się lub ustalenie wartości, którymi się kierujemy. Kolejny etap to sformułowanie wizji i misji. Kiedy mamy już wizję i misję sformułowaną, zastanawiamy się nad celami. Wybieramy, definiujemy, określamy cele. Kiedy cele są określone, planujemy. Planowanie to między innymi wybór tych najważniejszych zadań, priorytetów, które będą musiały być wykonane na początku. Takie planowanie, co kiedy zrobimy, to harmonogram. Harmonogram to ostatni etap procesu planowania. Wartości to pojęcie trudne do zdefiniowania, pojęcie, z którym mierzą się różne dyscypliny naukowe. To takie pojęcie, które przede wszystkim definiowane jest w etyce i w filozofii, ale również i w psychologii, i w zarządzaniu mówi się o wartościach. Wartości to jakiś element systemu przekonań człowieka, jednostki. Wartości są
podstawą, fundamentem naszej postawy, czyli tego, jak oceniamy otoczenie, rzeczywistość, jak oceniamy różne elementy tego otoczenia, obiekty, przedmioty, ludzi, wartości, idee. Wartości decydują o tym, jak się zachowujemy. Można powiedzieć, że w zależności od tego, jakie mamy wartości, tak się zachowujemy. Mówi się, że mamy te same lub bardzo podobne potrzeby. Jeżeli popatrzymy na piramidę potrzeb Maslowa, to potrzeby najniższego rzędu fizjologiczne właściwie wszyscy mamy takie same. Natomiast różne względem tych potrzeb możemy mieć wartości. Wiemy, czym są wartości. Żeby dobrze zaplanować ten proces planowania, kolejnym etapem jest ustalenie, zdefiniowanie swojej wizji i misji. Zanim jednak powiemy, czym jest wizja i misja, warto na chwilę zastanowić się nad takim narzędziem, którym jest matryca Eisenhowera. Matryca Eisenhowera dzieli sprawy na pilne, niepilne, ważne, nieważne. Pilność dotyczy czasu, kiedy dane zadanie musi zostać wykonane, natomiast ważność dotyczy wartości tego zadania, a bardziej właściwie konsekwencji niewykonania tego zadania. Eisenhower podzielił sprawy, zadania na pilne ważne, pilne nieważne, niepilne ważne i niepilne nieważne. Pierwsza ćwiartka to sprawy pilne ważne. Tutaj mieszczą się wszystkie zadania, które trzeba wykonać natychmiast. Do tego to są ważne zadania, ważne sprawy, których niewykonanie będzie miało poważne konsekwencje. Często to są sprawy, mówi się, na wczoraj. Ćwiartka druga to sprawy niepilne, ale ważne. To jest właśnie czas na zdefiniowanie swojej wizji, misji, na zaplanowanie, na zastanowienie się, do czego chcemy dojść, co chcemy osiągnąć. To jest również czas na zaplanowany odpoczynek, zaplanowanie hobby, zaplanowanie relaksu. To jest ćwiartka poświęcona sprawom bardzo ważnym dla funkcjonowania jednostki, organizacji w długiej perspektywie. To są zadania, których nie trzeba wykonać na już, natomiast należy je wykonać po to, żeby wiedzieć, dokąd zmierzamy, dokąd idziemy, jaki jest cel funkcjonowania jednostki i organizacji. Ćwiartka trzecia to zadania pilne, nieważne. To tak zwana bieżączka. Wszystko to, co nas przytłacza na co dzień, to są niezbyt ważne zadania. Maile, telefony, wysłanie listów pocztą, kurierem, ale te zadania należą do codziennych obowiązków. Natomiast ćwiartka czwarta to codzienność bardzo często niezaplanowana, chaotyczna. To jest taki czas, który przecieka nam między palcami. W tej ćwiartce mówimy o złodziejach czasu, pożeraczach czasu, o wszystkim tym, czego nie zaplanowaliśmy, co nie przynosi nam satysfakcji, co nie daje jakichś efektów, chociażby w postaci odpoczynku. Jeśli chodzi o wykonywanie zadań z poszczególnych ćwiartek, zadania z pierwszej ćwiartki należy wykonać natychmiast, w dodatku osobiście, bo to są rzeczy pilne i ważne. Tutaj nie może nic umknąć, trzeba to zrobić samemu w szybkim czasie. Zadania z drugiej ćwiartki, czyli niepilne, ważne, należy dokładnie planować. Należy przeznaczyć na to jakiś czas określony, ale nie musi to być tu i teraz, natomiast należy pamiętać o przemyśleniu tych zadań, zastanowieniu się nad nimi, zaplanowaniu. Zadania z ćwiartki trzeciej, czyli zadania pilne, nieważne, można delegować. Natomiast zadania z ćwiartki czwartej, czyli niepilne, nieważne, tych należy zdecydowanie unikać.
Przeprowadzono badania, w jakim procencie w organizacjach poświęca się czas na wykonywanie zadań z poszczególnych ćwiartek. Okazało się, że firmy działające typowo poświęcają od 25 do 30% czasu na wykonanie zadań z ćwiartki pierwszej. Około 15% czasu na wykonywanie zadań z ćwiartki drugiej. Okazało się też, że zadaniom z ćwiartki trzeciej poświęcono od 50 do 60% czasu, natomiast zadaniom z ćwiartki czwartej poświęcono od 2 do 3%. Firmy działające sprawnie, czyli te, które odnoszą sukcesy, działają efektywnie, na zadania z ćwiartki pierwszej poświęcają od 20 do 25% czasu. Na zadania z ćwiartki drugiej poświęcają od 65 do 80% czasu. Zadaniom ćwiartki trzeciej poświęcają tylko około 15%, natomiast tym zadaniom z ćwiartki czwartej, które należy eliminować, mniej niż 1% czasu. Stefan Covey nawiązuje do matrycy Eisenhowera i mówiąc o procesie planowania, zwraca uwagę na ćwiartkę drugą. Mówi o tym, żeby poświęcić dużo czasu i uwagi właśnie na tę ćwiartkę. Tak jak wykazały badania, firmy działające efektywnie, to właśnie na tej ćwiartce skupiają swój czas. Covey mówi, że tam, gdzie nie ma ogrodnika, nie ma ogrodu. Należy porządkować tę ćwiartkę. Należy zastanawiać się, co w tej ćwiartce zrobić, żeby pracować, żyć efektywnie.